Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Kolejna piękna partia pomiędzy Renem a Magnusem Carlsenem. Panowie grają partię internetową, tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. No i przejdźmy może do tej niezwykle interesującej i zaciętej walki. Moi drodzy, Chińczyk tutaj rozpoczął ruchem D4, Norwek skoczek na F6C4. E6. Tutaj, e 6 chi, tutaj chińczyk, Dinklian, moi drodzy, bardzo często gra Gambit hetmański, jest niezłym, niezłym specjalistą e, w tym otwarciu. Skoczek na F3. No i tutaj już się pojawia ciekawostka, moi drodzy, bo. Magnus Carlsen zagrywa posunięcie A6. No, on czasem odpala takie dziwne ruchy, aczkolwiek ten ruch nie jest jakąś stratą tempa czy jakimś dziwactwem na pozór, chociaż wydaje się dziwnym ruchem. Czasem grozi takie posunięcie B5, jeżeli by na przykład nie było skoczka na C3 albo nie byłoby zagrania E3. Chodzi tutaj głównie o to, żeby. Goniec był, że tak powiem, otwarty na b5 i skoczek pilnował b5, to b5 nie jest możliwe, a gdyby powiedzmy czarne, nie, znaczy białe zagrały powiedzmy g3, tak teraz strzelam, no to b5 jest bardzo ciekawym posunięciem, gdyż walczymy o punkty d5. No tutaj czarne, białe grają skoczek na c3, chociaż moi drodzy a6 jest takim ruchem, który się no, na pozór może zawsze tam przydać, że nie wskakujemy tutaj też figurą. No dobrze, jedźmy dalej. Goniec na b4 i goniec na g5. Teraz myślę, że już nie ma za bardzo czasu na takie sztuczki tego typu, bo jakiś tu e4 wchodzi, e5 i tam kombinujemy. No bardzo odważne szachy tutaj ze strony Rena. Posunięcie h6, goniec h4, chociaż to jest wszystko całkiem normalne i mistrz świata zagrywa b6. Tak, to są takie struktury y, troszeczkę y, nimcowicze, y, coś w tym stylu. Obrona nimcowicza, tutaj gońca na B7 stawiamy, aby goniec sobie fajnie pod jego nali grał. E3 y, ze strony białych, goniec B7, y, goniec na, na y, D3 y, i w tym momencie y, goniec zbił na. Cecz z szachem. W odpowiednim momencie trzeba to wykonać, gdyż grozi tutaj zajęcie tego pola E4. Znaczy, chodzi też głównie o to czarnym, żeby zdwoić pionki, i to y, albo się okaże słabością białych. I czarne, że tak powiem, w dobrą strukturę pionków pójdą i są w stanie strategicznie zwyciężyć, albo białe to może w jakiś sposób wykorzystają. No, nie wiadomo, jak to się potoczy. I teraz czarne grają D6. Taki plan też się wybiera. Tutaj wstawiamy często skoczka na D7 i próbujemy grać E5, moi drodzy po białych skoczek zagrywa na D7 i skoczek na D2 to jest ruch zrozumiały, ten skoczek tu na F3 już nie spełnia takiej bardzo ważnej funkcji, bo nie jest w stanie zatrzymać na przykład pionka E5 tutaj nie wskakuje na, nigdzie na G5, tak naprawdę po tym posunięciu ma lepsze perspektywy, mimo że się wycofał, gdyż jest na przykład opcja na E4, uwalnia piona na F4, no takie tutaj opcje istnieją, G5 ze strony Carlsena, gonie na G3. No i e, nie ma się co dziwić, jeżeli tutaj e, czarne grają w ten sposób pionkami. No to, e, no to teraz e, istnieje taka możliwość zagrania happy, z czego Carson korzysta. Stara się od razu atakować białego na skrzydle. No jest to też uzasadniona decyzja, gdyż goniec w tym troszeczkę pomaga, skoczyk w gotowości, ale to nie jest takie proste, oczywiście, bo król jest w centrum, trzeba coś z tym zrobić. No i tutaj. Odparcie, H3, takie proste zagranie. Jeżeli będzie na przykład zagranie G4, no to mamy H4, zablokowaliśmy czarnych zapędy tutaj, myślę, że na zawsze. Prawie na zawsze. E, dlatego też e, H4, tutaj się decyduje zagrać Carlsen, goniec H2. No i moi drodzy, y, no tutaj nastąpiło po prostu, powiem wprost. G4, za szybko. Za szybko Mistrz Świata zaatakował, miał tu swoją koncepcję, za chwilę do tego wrócę, ale myślę, że bezpieczniejszym posunięciem byłoby zagranie wieża G8. Takie jest też standardowe, przygotowujące zagranie G4. I po tym ruchu myślę, że F3 należałoby zagrać, żeby przytrzymać tutaj tego piona e, idącego na G4, i to jest zatrzymanie bardzo dobre. I na przykład skoczek na H5 aby troszeczkę kontrolować te pola, próbować może zagrać F5 i napierać przez G4. I oczywiście tutaj teraz białymi trzeba było zagrać też takie posunięcie może nie tyle co kontrujące, co dosyć naturalne. Jest to wieża B1. Ustawiamy wieżę na B, chcemy tego gońca troszkę męczyć poprzez ruch na przykład C5 przyszłości lub A4, A5. To takie standardowe zagranie. Moi drodzy, ta pozycja jest no, taka myślę, że i czarne i białe są zadowolone. Tak bym to określił, w zależności kto jakim kolorem lubi tę pozycję grać. No ale Carlsen rzucił się od razu, zagrał G4. Na co um, zostało to przyjęte od razu, no bo pionek więcej i tak, da i tak dalej. No. Kwestia tak, czarne się rzucają, białe, białe się bronią, ale myślę, że białe tutaj są w stanie się ładnie obronić. No po H3. Wiadomo, nie możemy zbić pionka, bo się wieża otwiera. Gramy G3. Z jednej strony wygląda to dobrze dla białych, z drugiej strony spójrzmy na tego gońca na H2. Czy on się nie pomylił z tym pionkiem troszeczkę? Dziwna sytuacja, ale stabilna to jest niezwykle istotne. Tutaj białe się trzymają i teraz ta. Wieża G8 zostało zagrane i F3. Wszystko się broni, moi drodzy. Tutaj pionki naprawdę wyglądają bardzo, yy, bardzo fajnie. No taka yy, brama obronna, że tak powiem, yy, do wrót Białego Króla. Hetman E7 ze strony czarnych yy, przygotowuje długą ruszadę, a i Chińczyk zagrywa E4. Bardzo silne centrum i nie widać, jak dalej tutaj czarne mają atakować. Powiem więcej, wydaje mi się, że czarne tutaj już są nieco zgubione. No, mistrz świata poszedł ostro z pionkami, ale no myślę, że nie jest w stanie tutaj dalej porządnie zaatakować, ale próbuje. No, Roszada. Roszada. trzeba zrobić, wprowadzać kolejną figurę do gry, troszeczkę króla przestawić. Wieża zagrała na F2. No, ruch jak ruch, taki standardowy. Skoczek na H7, tu gdzieś pewnie próbuje na G5 szarpnąć, ewentualnie F5 przygotowuje czarny. Posunięcie A5, również standardowe. Jak już dotrzemy do takiego posunięcia A5, przepraszam, A4, i jak dotrzemy do A5, no to już białe tutaj może nieźle szarpać C5 i tam wybijać na A6. Duże są. Znaczy, fajne są tutaj też możliwości, ale czarny oczywiście zagrywa na A5 i wieża B1. O tym ruchu już wspominałem. C5 grozi będzie grozić, no wieża B1 zawsze lepiej się czuje na tej linii niż na A1 zdecydowanie, więc dlaczego by jej nie poprawić, nawet jeżeli nie widzimy od razu jakiegoś, jakiejś tam kontynuacji, która daje nam super od razu zwycięstwo, czy coś w tym stylu. Nie, 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 trzeba starać się poprawiać figury, moi drodzy, pamiętajmy o tym. Wieża z D na E8, no to jest ruch, który wydaje się na pozór dziwny, ale wieża z Hetmanem, no próbują tutaj przełamać przez F5 i otwarta linia, no mam nadzieję, że czarne tutaj to skąd, znaczy czarne mają tutaj nadzieję, że tą linię zajmą. Skoczek zagrywa na F1, F5 poszło, no i bicie, bicie, moi drodzy, i goniec F5. Okazuje się, że białe mają dwa pionki więcej. A nie widać tego mocnego ataku u czarnych. Tutaj jedyna słabość taka to jest F3. Skoczek zagrywa właśnie na G5, żeby to atakować, ale zauważmy wieża broni. Hetman broni. To się wszystko broni. Tutaj bez problemu możemy tą wieżą wybić i te dwie figury zdobyć. To się będzie opłacało tylko białym. Moi drodzy, jak grać dalej? Białe zagrały C5. Standardowe posunięcie, standardowe, tu się niczego białe nie boją. I teraz tak. Można było też spróbować inaczej. Troszeczkę zagrać. Myślę, że białe jakby troszeczkę miały więcej odwagi w tej partii, to zagrałyby F4. To jest ruch, który trochę powiedzmy odsłania króla pionki do, do przodu i trochę wyżej. I teraz tak, jeżeli skoczek E4, co się narzuca, to wieża E2. I nie ma krzywdy żadnej. Absolutnie. Tutaj e, skoczek jest związany na Hetmana. Oczywiście e, może to się Chińczykowi nie spodobać. Ja się nie dziwię, że białe nie grały może w ten sposób, gdyż kontrolują bardzo ważne pole E4. No ale ten ruch jest całkiem dobry. A na przykład, jak skoczek E6, e, tutaj e, można zagrać G5. I na przykład Herman F7 i G4. I tymi pionkami się wysunęliśmy wysoko. Goniec się troszeczkę otworzył, ale oczywiście to tak wizualnie wygląda, że jest dobrze, ale trzeba pamiętać, że tu jakieś kontr, coś tam, ale ciężko przebić ten mur. Właśnie, kwestia przeliczenia. Moi drodzy, tutaj zagrał biały C5 i król B8 ze strony mistrza świata. Nastąpiło od razu wybicie tego pionka na B6, rzecz jasna i skoczek wybił. Bicie pionkiem, no myślę, że nie ma dużego znaczenia. Tak naprawdę pozycja tutaj się po prostu robi trudna dla czarnych. I teraz bardzo ważne posunięcie. D5. D5 blokuje totalnie gońca. Słusznie. Nie można wybić ani gońcem, ani skoczkiem. Dlaczego, moi drodzy? Prosta taktyka. Oczywiście zbijamy to zawsze Hetmanem. Tutaj widzimy, jest związanie na króla. Goniec zagrywa na A6. I hetman d4. Centralizacja hetmana wygląda wyśmienicie. Tu się wszystko trzyma. Staramy się uderzać w pole b6. Król zagrywa na e7. Wprawdzie pod rentgen z hetmanem, no ale skoczek spełnia tylko rolę obrońcy w tym wypadku. Posunięcie f4 i skoczek zagrywa na e4. No i moi drodzy, no tak, no bo co ma zagrać Magnus Karsen w tym wypadku? Czy wycofuje skoczka? No nie jest to w jego stylu. Tutaj wiadomo, że ten genialny człowiek, szachista, próbuje grać aktywnie. No ja się nie dziwię. Ja myślę, że on tu podskórnie czuł, że już ma gorszą pozycję. No, na pewno ma gorszą, gdyż ten atak tymi pionkami na skrzydle troszeczkę mu się nie udał. Chociaż pionek na H3, powiedzmy, wygląda groźnie, to jest niezłą osłoną. I tutaj białe po prostu grają. Sobie teraz wieża E1 i związują hetmana. Niebezpieczna sytuacja. Poszło bicie na F2. Wieża zbić trzeba, wymiana tutaj, znaczy wymiana. Wybijamy hetmana, wieża wybija i król F2. No i wychodzi na to, że um, materiał jest bardzo nierównomierny. Ale przewaga białych jest w tym materiale. Wieża zagrała na e2, dała szacha, a król na f3. Wieża z g na e8. Jakaś próba tutaj jeszcze sztuczek na e3 może. Chociaż skoczek wszystko broni, jak widać bardzo dobrze wszystko broni. I goniec teraz, moi drodzy, zagrał na d3. Tak trzeba grać. To jest ruch dobry, obronny, bo inaczej Jakieś odejście wieżą powodowałoby, powiedzmy, próbę zbicia skoczka i mogłoby być bardzo niebezpiecznie, jeżeli czarnym udałoby się gońca wybić i tego piona tam doprowadzać do przemiany. Dlatego taki ruch już chłodzi wszelakie zapędy tutaj czarnych, i po wybiciu wieża zagrała na G2. Jeszcze z jakąś opcją, może wieża E1, ciężko już powiedzieć, co tutaj czarne planują. Te pionki są dosyć szybkie, no ale moi drodzy, po ruchu G5. Mistrz świata złożył broń. No i słusznie, te piątki po prostu szybko zasuwają do góry. Król ma tutaj ucieczkę i wszystko się trzyma. Mimo, że Dinklieren bardzo słabo sobie radzi w tym turnieju, radził, to wygrana z mistrzem świata zawsze na pewno cieszy. No cóż, dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!